Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Wiedźmin 3, a zaczynamy od razu poszukiwania skarbu hrabiego Roivena. Przeszukaj dom margrabiego korzystając z wiedźmińskich zmysłów, dobra. Oczywiście zrobimy to po naszemu. Ślady stóp. Czyli wytłuczemy drzwi Ardem. No tak. Zaczynamy oczywiście od zbierania śmieci. Srebrny cylinder. Taki sam jak ten, który znalazłem w kanałach. Dobra, musimy udać się na górę. Ruszajmy za śladami. Jakiś list i butelka. Wino z roku twoich urodzin jest wyborne. Zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Rok jest... twoich urodzin. Może chodzi o Jaskra. Albo Ciri. Lata 1245-1254. Coś przeskoczyło. W pokoju obok, zdaje się. Blokowało nam się teraz to... Tak, teraz to wejście. Ukryty pokój. To pewnie tu Jaskier i reszta przygotowywali skok. Olej z Wiwerny. Ciri śledzi mnie Menge, to on przechwycił skarb, ma Jaskra. Uciekaj stąd. Kroki. Niedobrze. No, czegoś już się dowiedzieliśmy. Zbadajmy te rzeczy, które tutaj są. Cukier. Jakieś bryłki zanurzone w oleju z wiwerny. Potas? Instrukcja złożenia bomby. Sygnowana przez niejakiego Kalksteina. A więc jeszcze korzystali z usług Kalksteina, którego no niestety już nie ma, bo spalili go. Szkoda, kurczę, tak jak już wspominałem w którymś odcinku, że szkoda, że ten Kalkstein na końcu nie trafił do tej trójki, nie? To była taka zajebista postać, nie? Dijkstra? Proszę bardzo, Dijkstra i Triss. Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Triss. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Triss? Nie, ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Marigold, uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę Triss jest tu dla idei. Potrzebuje złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb, będę mógł jej w tym pomóc. Przy okazji, czy jak to mówią w Beauclair, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Niepotrzebnie fatygowałeś Triss. Nie ma co gadać o bombie. Bo? Bo już wiem, kto położył łapę na twoim skarbie. Szef Straży Świątynnej, niejaki Caleb Menge. No proszę. Marigold, może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. Henkel mi powiedział.
Staruszek ma się dobrze. Upozorował tylko śmierć, żeby uciec od wierzycieli. Ciekawe. Nie wiedziałem, że miał długi. Miał. A Mengo obiecał, że pokryje je w zamian za pomoc przy skoku, więc... Niepotrzebnie wybrałem tą opcję. Delikatnie powiedzieć. No właśnie. Pierdolisz. Jak myślałeś, że nabiorę się na tę wyjętą z dupy historyjkę, to mnie jeszcze nie znasz. Nie chciałem właśnie tego, kurde no. No dobrze, skłamałem, ale tylko w połowie. Słyszałem o pół lwach, pół orłach, a nawet pół rybach, pół ludziach. Ale nie wmówisz mi, że istnieje coś takiego jak półprawda. Jednak spróbuję. Nie spotkałem tu Henkla, ale Menge faktycznie ma twój skarb. Rozumiem, że ustaliłeś to za pomocą swojej kryształowej kuli. Może. To tajemnica zawodowa. Ukrywasz coś przede mną, a ja tego nie znoszę. Nawet chyba bardziej niż Nilfgaardu. No, ale w końcu współpracujemy z rozsądku, nie z miłości. A poza tym w twoich kłamstwach musi być chociaż ziarno prawdy. Ziarno prawdy, tak jest. Mengę ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego co słyszałem, Mengę urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w dokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem? Wątpię, żeby Mengę powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty Wiedźmina i Czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi, z moim skarbem. Innymi słowy, pogrywasz nami. Pogrywam? Ależ skąd? Instrumentalizuję tylko łączące was uczucie. No, gołąbeczki, pora na mnie. Powodzenia. Myślałam, że zaprzeczysz, że my... no wiesz... Też mogłeś zaprzeczyć. Tak, ale jakoś... Ciężko to przez gardło przechodzi, prawda? No, ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Mengę więzi gdzieś Jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy Kapliczce Wiecznego Ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszar łowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję. Dobra. A więc spotkajmy się przy tej kapliczce. Oczywiście te kwestie dialogowe z Triss poprowadziłem tak, ponieważ jeszcze no, nie podjęliśmy ostatecznej decyzji. Na to jeszcze przyjdzie... Idzie pora podjąć ostateczną decyzję, z kim tak naprawdę będę przechodził tą grę. Ale oczywiście nie w tym momencie. Zajmijmy się najpierw tym zadaniem. Ależ jestem. Medytujmy sobie. Mamy coś w Hattori do sprzedania? Nie, przecież byliśmy dopiero u ciebie. Ach, już to ciebie mówię. W butach ci nie chlupię? Czemu jej nie ma? Około północy. No tak. Około północy. Dobrze, że jesteś. Słuchaj, przyjrzałam się tym koszarom. I kiepsko to wygląda. W sensie, że przydałby się remont? W sensie, to prawdziwa twierdza. Wysokie mury, strzeżona brama, w środku pełno ludzi. Nie przekradniemy się do środka, na siłę też nie ma co iść, bo Mengę może uciec. To co sugerujesz? Weź te kajdanki i skuj mnie. Triss, to chyba nie czas na takie zabawy, ani miejsce. Może cię zaskoczę, ale kajdanki nie służą tylko do zabawy.
Pomyśl. Jeśli przyprowadzisz łowcom plugawą Triss Merigold, nie dość, że otworzą bramę, to może jeszcze zaproszą cię na dywanik do Mengego. Nie ma mowy. To zbyt duże ryzyko. Tu chodzi o Jaskra i Ciri, więc nie ma czegoś takiego jak zbyt duże ryzyko. Triss, zastanów się. Naprawdę chcesz z własnej woli wejść do jaskini lwa i do tego związana? Tak. Nie mogę na to pozwolić. Miło mi, że się o mnie martwisz, ale podjęłam już decyzję i jej nie zmienię. No dobrze, załóżmy, że łykną przynętę. Co dalej? Wchodzimy, przystawiam Mengemu miecz do gardła i pytam, gdzie Jaskier? To może nie zadziałać. Menge jest gnidą, ale jedno trzeba mu przyznać. Śmierci się nie boi. Zawsze mnie to irytowało w fanatykach. No nic, w takim razie musimy go wziąć podstępem. Jakieś sugestie? Powiedz może, że masz informacje o Loży. Albo jeszcze lepiej, o samej Filipie. On jej nienawidzi. Coś wymyślisz. Najpierw chcę ci podziękować. Daj spokój. Na moim miejscu każdy by... Nie, nie każdy. Wystarczy. Czarodziejce rumieńce nie przystoją. A co ze skarbem? Jak się czegoś dowiemy, to dobrze, a jak nie... Myślałem, że potrzebujesz pieniędzy od Dijkstry, żeby pomóc czarodziejom. To prawda, ale złoto można zdobyć na wiele sposobów. To nie jest teraz najważniejsze. Ciągle mam złe przeczucie, ale trudno. Chodźmy. Dobra, no to chodźmy i teraz tak. Jeśli wytrzymamy do końca, oczywiście, jeśli wszyscy grali, to wiedzą, co będzie tutaj się działo. Pamiętaj, że potrafię o siebie zadbać. To dowiemy się, gdzie jest skarb. Łowcy nie będą się ze mną obchodzić jak z damą, ale ja to wytrzymam. Mogę trochę pocierpieć. Ciri jest najważniejsza. Więc cokolwiek by się działo, po prostu rób swoje. Nie mogę ci tego obiecać. A jednak cię o to proszę. Dobrze? Dobrze. No właśnie. I teraz jest taka akcja, że jeśli nie przerwiemy im, porę ich nie pozabijamy, to oni po prostu będą ją torturować, tak? Oczywiście do pewnego momentu, tak? Bo później no zobaczycie, jak się to rozwinie, ale ja ostatnio nie czekałem, zabiłem ich wszystkich, a teraz chcę poczekać do końca. Niby za co? Triss będzie musiała nie widzisz, kogo wam przyprowadziłem? Poradzić sobie sama. Triss Merigold. Przez pewien czas. Merigold? To wchodź. Ponieważ jeśli, no tak jak powiedziałem, poczekamy do końca, to dowiemy się, gdzie jest skarb, a tak nie dowiemy, a w innym przypadku nie dowiemy się. Więc, no, tym razem robię to zadanie w ten sposób. No proszę, Triss Merigold, przerzuciłeś się z utopców na czarodziejki? To cię obchodzi to. Więcej za nie płacą. Bo i więcej szkodzą. Utopiec co najwyżej rybaka w łydki pokąsa, a one... Mordują królów. Spiskują. Wywołują wojny. I mleko przez nas krowom kwaśnieje. To na pewno. Żarty się skończyły, Merigold. Raz na zawsze. Do lochów z nią. No i teraz oczywiście możemy przerwać. Wolnego. Oddam ją Mengemu i nikomu innemu. Myślisz, że my nie wiemy, co z czarownicą zrobić? Puszczaj, sukinsynu! Plugawy język nie pasuje do takiej pięknej twarzyczki. Trzeba będzie go wyrwać! Zamiast wyrywać język, lepiej go rozwiązać. Można się wtedy dowiedzieć ciekawych rzeczy. Na przykład? Na przykład, gdzie się ukrywa niejaka Filipa Eilhart. Dorwę cię za to, ty... Zamknij pysk, ruda kurwo. A ty mów, gdzie ona jest. Mówiłem chyba wyraźnie. Będę gadał tylko z Mengem. Ale Menge nie gada z takimi jak ty. No to przekażcie mu pozdrowienia ode mnie i mojej przyjaciółki Merigold. Dobra. Bierz ją i chodź za mną, ale nie odchodź na krok. Dobra.
No, możemy się od razu rozejrzeć, no bo jest ich tutaj trochę, nie? Oni walczą troszkę lepiej, pamiętajmy o tym, niż zwykli jacyś tam obwiesie bandyci. No, tu się rozdzielamy. Ty idziesz gadać z Mengem, a Marigold do sali obok. Nie oddam jej, póki nie dostanę... Nie ty tu stawiasz warunki. Derek, wiesz co robić. Nic nie powiem. Ani tobie, ani jemu. Zgrywasz hardą, co? Czekaj. Wyrwę ci paznokcie, to inaczej zaśpiewasz. Jak sobie chcecie. Chodź, wiedźmo. Jak zobaczysz, jakie czary-mary można zrobić zwykłymi obcęgami, to się zdziwisz. Razem będę nieugięty, naprawdę. Ostatnio nawet chyba do tego momentu doszedłem, wiecie? I już od razu po prostu, no, pochlastałem ich, ale tym razem nie. Nie! Trzymamy do końca. Miałeś nikogo nie wpuszczać. Chyba, że ma informacje dotyczące Filipy Eilhart, a Wiedźmin twierdzi, że ma. Każdy może to powiedzieć. Zacznijmy od wskazującego, albo lepiej serdecznego. Tu sobie sroczka kaszkę ważyła? Ale nie każdy przyprowadza nam Triss Marigold. Właśnie słyszę. Zaraz do niej pójdę. Ale najpierw sobie porozmawiamy. Siadaj. Oczywiście przerywniki takie głosowe z torturami na Triss będą tutaj co chwilę nam wskakiwać, żebyśmy jednak zmienili zdanie. Cidaryjskie. Rocznik 1261. Rok rzezi Cintry. Nie wyrywaj się. Tu sroczka. No właśnie. Sobie sparzyła. Zostaw! Kurt, zobacz, czemu pani Marigold tak krzyczy. Może czegoś jej potrzeba. Gorącego żelaza na przykład. Skoro już jesteśmy w temacie metali. Kubek jest ze srebra. Rozumiem, że chciałeś sprawdzić, czy nie jestem doplerem. O, profesjonalista. Od razu widać, z kim mam do czynienia. Ostrożności nigdy za wiele. Zdziwiłbyś się, ilu moich rozmówców zmieniło się w cuchnącą galaretę, kiedy chwytali za ten kubek. Przecież noszę na plecach srebrny miecz. To niczego nie dowodzi. Dopplery potrafią zmieniać swoje ciało w materiał, który przypomina srebro w wyglądzie i w dotyku. Ale nim nie jest. O, widzę, że wyszkolony jest widzę, na ten temat. W sprawie dopplerów jest. No właśnie. Kto jak kto, ale Wiedźmin powinien wiedzieć, że warto znać swojego wroga. Temu dała, bo poprosił? Sukinsynu, nie! Temu zaś, bo wodę nosił. No, przejdźmy do rzeczy. Za Marigold wypłacę ci podwójną nagrodę. Czemu zawdzięczam tę szczodrość? No przecież wydajesz mi swoją kochankę. Należy ci się dodatek za straty emocjonalne. Jaki kurwa szodry. Dla złota zrobię wszystko, nie wiem o czym mówisz. Triss zdradziła mnie pierwsza. No w sumie to chyba jest tutaj obojętnie. To wybierzemy. Oprócz czwórki oczywiście, tak? Dobra, weźmy tą trójkę na przykład. Widzę, że jesteś dobrze poinformowany. Więc musisz też wiedzieć, że to Triss zdradziła pierwsza. Pogrywała mną na polecenie loży. No to dostała za swoje. Bądź dzielna, to już ostatni palec i bierzemy się za drugą rączkę. Temu na miseczkę. Kaj!
Ugryzła mnie, suka! To załóżmy jej obroże z dwimerytu. To ją uspokoi. Zaskoczyłeś mnie, Geralt. Może się jeszcze dogadamy. Podobno wiesz coś na temat Filipy, ale zgaduję, że nie podzielisz się tą wiedzą za darmo. Czego chcesz w zamian? Szukam skarbu, który do niedawna był w posiadaniu niejakiego Ziggy'ego Ravena. No proszę. Widzę, że pracujesz nie tylko dla Wiecznego Ognia, ale i dla przestępców. Pracuję dla tych, którzy mi płacą. Jak zwykła kurwa. Mniej więcej, tylko wachlarz usług nieco inny. Gdzie jest skarb? Oj, oberwie mu się za to. Banku i nie dostaniesz go ani ty, ani Raven. Myślałem, że chcesz kupić informacje o Filipie. Tak, ale nie za wszelką cenę. No dobrze. W takim razie uwolnij Jaskra. Najpierw wypytujesz mnie o pieniądze kryminalisty. Teraz chcesz, żebym wypuścił na wolność świętokradcę i degenerata. A miałem cię za człowieka... cóż... istotę o pewnej moralności. Nie jestem z twojej bajki, to prawda, ale nie musimy się przecież ze sobą zgadzać, żeby ubić interes. Wcale nie musimy ubijać interesu. Mogę cię po prostu zmusić, żebyś powiedział, co wiesz o Filipie. No raczej nie możesz. Wątpię. Szczerze wątpię. A ja jestem człowiekiem wielkiej wiary. No, i graj muzyką. Straż! Do mnie! Bo już cię, kurwa, miałem dość. Panie Mengę. Dobrze się bronisz, kurwa. Dobra, jutku. Kurwa, ale oni się bronią dobrze, nie? Dobra. Chodźcie, kurwa. Ciemno jak w dupie, no dobra. Nic nie widać, nie? Proszę się częstować. Jeszcze tutaj jakiś kubuś, kurwa, został. Wow, wow, wow. Chodź. No. Nie no, dobija mnie to, naprawdę, słuchajcie, dobija mnie to. No, od razu lepiej. Dobra, przeszukamy sobie teraz tutaj wszystko dokładnie. Zabieramy im to wszystko. Wszystko ładnie posprzedajemy. Tylko jedyną okazję sobie poszperać po szarach łowców. Korzystajmy to.
Dobra, tu już nic nie ma, jeszcze tu. Przejdziemy te worki wszystkie. Jakieś glify, jakieś bajery. Czas na górę się wybrać. To już chyba wszyscy. Mało brakowało. Co się stało? Myślałam, że Menge połknął haczyk. Połknął, do czasu, kiedy spytałem o skarb. Geralt, przecież mówiliśmy, że... Tak czy tak by połknął, to nie jest tak. Ach. Zresztą mniejsza z tym. Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest wzmianka o Jaskrze. Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Zacznij od biurka. Znalazłaś coś? W kieszeni ma tylko klucz do drzwi, weź go. Za paskiem nic, ale... Czekaj. Coś jest w podszewce. No i? Kluczyk do sejfu. Masz. Przekaż Dijkstrze z pozdrowieniami. No właśnie. Ja z kolei znalazłem list do Mengego. Od kogoś ważnego. Chyba szpiega. Szpiega? Sama zobacz. Skrzynki kontaktowe, sygnały... Rzeczywiście. Śmierdzi wywiadem na kilometr. Może ten agent wie coś o Jaskrze? Stawiam, że tak. Tylko jak go dorwać? List mówi, jak zaaranżować spotkanie, ale ani słowa, gdzie ma się odbyć. Może Dijkstra nam pomoże? On wie wszystko. Wszystko? Chyba trochę przesadzasz. Nie jestem pewna. Kluczyk do sejfu, ale bez adresu. Nie wiem, czy Dijkstra się tym zadowoli. Cóż, może chociaż jego zbiry nie połamią nam nóg za niewywiązanie się z umowy. Słowem, szklanka jest do połowy pełna? Mam nadzieję, że jest w niej coś mocnego. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Zbierajmy się. Chętnie. Tylko może nie przez główne wejście. No może lepiej nie. Trzeba oczywiście tutaj sobie... Szperam szybciusio. Co to? Zresztą został jeszcze ktoś? Dobra. Aha, tu słyszę, że Triss już się po prostu nim zajęła. Geralt, idź i go dobij. O, obciąłem mu nóżki po prostu, tak? No, super. To wszystko? Udało się otworzyć. Już byliśmy, tak? Przeszukaliśmy wszystko. Dobra. Więc spadajmy stąd. Wyjściem właśnie, które otworzyłem dopiero, czyli te. Tu się rozdzielmy. Ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Jestem za. Tak najbardziej. Mieliśmy tu za dużo śladów. Tak. A poza tym muszę się wyładować.
A widzimy, ręka zakrwawiona. Słuchaj, czyli wydrwali jej te paznokcie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz... teraz już stąd chodźmy. Przyjdę. Myślę, że będziemy mieli zadania tutaj związane z Triss. Musieli jej pomóc. Zrobimy tak najbardziej. Nie ma. Też nie. Triss teraz nam ładnie tutaj wszystko spali. I się stąd wyniesiemy. To powinno wystarczyć. Zbieram się stąd. I ty powinieneś zrobić to samo. Mhm, ale nie przez teleport. Bywaj, Triss. Dobra. Ona zmyła się teleportem, my zmywamy się górą przez mur. Pan Roywen prosi na słowo. No oczywiście, pan Roywen nie może dłużej czekać, tak? Co? Niecierpliwy, jak zawsze. Już idziemy. Kogo ja widzę? Geralt z Rivii. Oj, Dijkstra. Ze mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z Mengem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. Nie. Twoje pieniądze są w Kowirskim banku, a to klucz do skarbca, w którym zostały zdeponowane. No. Gdybym miał warsztat grawerski, przyznałbym ci medal. Tylko tyle masz do powiedzenia? Żadnej soczystej puenty? Błyskotliwego żarciku? Chcesz żarciku? No to ci opowiem. Gotowy? Okłamałeś mnie. Znowu. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. Nie byłem łaskaw. Ale byłem za to łaskaw pomóc ci ze skarbem, więc nie histeryzuj. Ja nie żartuję, Geralt. Nadużyłeś mojego zaufania. Jakoś to przeżyję. Tym razem jeszcze tak. Oj, Dijkstra. Dobrze. Złamy ci drugą nogę. To groźba? Wręcz przeciwnie. Pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda. Mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z Jaskrem. Nie. Ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak zaaranżować spotkanie. Ale ani słowa gdzie. Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, tuż przed północą. Nie powinienem może pytać, ale Dijkstra do cholery, skąd ty to wszystko wiesz? Odczytuję z lotu ptaków. Uwielbiam z nim rozmawiać. Jest ten twój sarkazm. To jest tak sarkazm i ironia taka normalnie. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. Ogól się, Dijkstra. Masz chwilę? Pa. No właśnie, ja nie zagrałem z nim w Gwinta. Pora na mnie. Dobra, i zaraz sobie zagramy, tylko ja sobie tu zapiszę. Masz chwilę? No, pięknie. Masz czas i ochotę na karty? A, niech będzie. Zapomniałem, że my wtedy przegraliśmy ten pojedynek. No to zagrajmy.
No właśnie. Co my tu mamy? Gramy z Dijkstrą i wrzucimy mu kartę Dijkstra. No to jest najlepsze, nie? Zobaczymy. I cwaniaczek. Wrzućmy jedną tą ósemkę. Kurde, no. No możemy teraz z tego korzystać, bo jesteśmy cały czas tą ósemką chronieni. Kurwa, 10 kart, nie? No tak. Przeciwnik spasował. A. Bardzo dobrze, że nam tak padło. Dobrze. Jeszcze coś tutaj zdziałamy chyba. Co ty Dijkstra jeszcze wykombinujesz? Jestem ciekaw. Teraz nie wiem, czy czekać. Dobra, zrobimy tak. Uprzedziłeś nas. No i w sumie dobrze. I tak miałem zdjąć tą kartę. Miałbym ją tutaj w ekwipunku, ale jeśli już nas wyprzedziłeś, kolego, zagramy na chwilę na zwłokę, czyli puścimy mróz. Co on tam jeszcze ma, nie? Mogłem teraz tego nie robić. To był mój błąd w tym momencie. A nie, dobrze! Musimy wziąć szóstkę, nie bierzemy ósemki. Na razie jest dobrze. Zobaczymy, co on zrobi teraz. Kurwa mać, za długo czekałem. Za długo czekałem. Dobrze. Dobra, spalę mu tą dziewiątkę. A, lipa! Wow. Le. Dobra. Tak pierdolnie pożogę. Kurwa.
Dobry jest. A przegramy to, nie? Zobaczymy. Co mu doszło, ciekawe, nie? A wygraliśmy! Ledwo, słuchajcie, ledwo, ale wygraliśmy. Pięknie. Nieźle. Widzę, że brakuje ci w talii Esterada Tysena. Przyjmij go, proszę. No i o to dzięki. Chodziło. Znasz jeszcze kogoś, kogo mógłbym ograć? Mógłbyś spróbować zagrać z jednym elfem. Ma wyśmienitą kartę. Znajdziesz go nieopodal miasta. Tam, gdzie obozują niedobitki Komanda Skojatel. On to oczywiście wie, tak? Gdzie oni obozują. Kurwa, to jest... Już niemożliwe. Oko. Rzucimy sobie go od razu. I teraz tak. Mamy dać biegowi sygnał do spotkania. Dobra, śmigamy na miejsce. Wieczne ognio. Takich jak ty nie powinno się do nas wracać. Niech ci chochliki nas rają. A, patrzcie! O, może też ze straż do miasta. Jak nic, coś tu śmierdzi. To mi nawet całkiem fajnie poszło, kurde, z tym zadaniem. Trochę tam Triss musiała się pomęczyć, ale tak jak powiedziałem, tym razem no nie pozabijałem ich. No i w sumie dowiedzieliśmy się, tak, gdzie jest ten skarb, czyli no to jest takie pozytywne zakończenie tego całego wątku z tym skarbem, bo inaczej gówno byśmy powiedzieli Dijkstrze i on na pewno już by nam w niczym nie pomógł, a tak mamy z tego naprawdę no jakąś korzyść, nie? Nie zapominajcie, moi drodzy, datek na kościół to rzecz najważniejsza. Tak, datek na kościół to rzecz najważniejsza, oczywiście. O której była mowa. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na zamurzu przed północą. Ej, co za czas. Au! A więc idziemy na zamurze. Dijkstra oczywiście, a z wywiadu o tyle lat pracował w tej jako szpieg, jeden z głównych szpiegów. Więc no, kurwa, jest niemożliwe normalnie. Jak widzieliście zresztą, czegokolwiek byśmy nie potrzebowali, no to on wie. On wie, a jak nie wie, to się dowie. Prędzej czy później, nie? Dlatego warto jest go mniej więcej mieć po swojej stronie. My pamiętajcie, że nie jesteśmy z nim w jakichś takich stosunkach przyjacielskich, to nie jest jakiś tam żaden nasz kolega, tak? No tak to ująć. Ale w tym momencie no jest nam potrzebny. My dowiedzieć się w końcu i sprowadzić tego jaskra, kurde, z powrotem. Założyć. Taka jestem. Zrób tu porządek, Wiedźminie. Robię porządek, nie bój. A się teraz, co ja robię? Dobra, spotkamy się o północy, ale to i tak musimy wejść do tej chaty. Wystarczy tylko się schować i poczekać. Dokładnie. Schować i poczekać. Gdzie się najlepiej chowa? Za drzwiami. Za drzwiami. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. Aha, czyli no tak przemedytować. Dobra. Triss. Co ona tu robi, nie? Triss, skąd wiedziałaś, że... Aha, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca.
Świetne miejsce na schadzkę. Zerwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Idzie, schowaj się. W kącie mysie bobki? Jeszcze romantycznie, nie? Menge? Jest niedysponowany. Bardzo niedysponowany. Nie wiem, kim jesteście, ale wpadliście właśnie w gówno. Po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Nie mówi się tak do damy. Do damy nie, ale do wiedźmy można. Można, ale nie polecam. Wyjebałeś, kolego. Raz masz płonące wory. Zmądrzałeś? Pierdol się! Wytrzymam! Pewnie, że tak. Dopiero się rozgrzewam. Pewnie myślisz, że bardziej nie może boleć. Otóż może. Już! Już! No i pocwaniakowane. To ja. Będziesz mówić? Będę! Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Z czystej ciekawości. Dla kogo pracujesz? A jeszcze sobie przeciągniemy. Nie powiem. Wszyscy ciekawości wiecie. Jesteś pewien? Radowid, ta stara suka. Radowid! Pracuję dla Radowida! Co Radowid chciał? No wypytajmy sobie go, dlaczego nie? Oczyścić sobie przed pole. No tak. Łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Sukin syn zapłaci za to. Szukam Jaskra. Wiem, że wpadł w ręce Mengego. To... O co wam chodziło? O pieprzonego minstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi bagią we łbie? Takiej płotki? Nie wierzę. Do rzeczy. Jaskier jest na wyspie świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Menge zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oxenfurcie. Obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany no to kurwa mamy problem, nie? Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem ci opowiem. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Geralt? Wiem. Za dużo widział. Ale jak to... Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Zabij chuja. Przepraszam, razem ale... Razem z Mengem ustawiał stosy na rynku. Dokładnie. Za to należy się śmierć. Takie mendy nie powinny w ogóle chodzić ale dalej tutaj. Pomogłem przecież! No, pomogłeś, bo ci... Jaja płonęły. No i jedna menda mniej. Jak się czujesz? Podle. Okropnie parszywie. Mogłabym tak jeszcze długo, ale chcę stąd jak najszybciej wyjść. Umyć się i... upić. Mówiłaś, że masz jakiś pomysł, jak uwolnić Jaskra. Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oxenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny. Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie. Tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa.
Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz... teraz już stąd chodźmy. I dobra. Możemy go przeszukać? Wygląda jak żywy. Ale jest nieżywy. Także teraz zajmiemy się poszukiwaniami Dudu, czyli przyjaciela Geralta Dopplera. Oczywiście książkowy nasz przyjaciel z opowiadania chyba Wieczny Ogień, tak? Świetne opowiadanie w ogóle jest, no ono jest... polewiczne jest, naprawdę. Można się pośmiać przy tym zadaniu. Także polecam każdemu przeczytać bądź wysłuchać audiobooka. Najlepiej to wysłuchać audiobooka, bo wrażenia są naprawdę świetne. No dobra, zajęliśmy się w sumie jednym z ważniejszych zadań, czyli tym skarbem. Mimo wszystko dalej jest to wątek skarbu Roivena, tak, ale to są już bardziej poszukiwanie Jaskra, więc na pewno w przyszłym odcinku będzie co robić. Słuchajcie, musimy znaleźć Dudu, a to jest Doppler, który potrafi się pod każdego podszyć, więc nie będzie łatwo. Oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Dzięki za wspólne oglądanie. Mam nadzieję, że ta wersja, w jakiej no, przechodziłem po prostu to zadanie, w sensie, że nie broniliśmy od samego początku Triss, no, przypadła wam do gustu, ponieważ no, może trochę bardziej makabryczna jest, kurczę, nie? Powinniśmy od razu niby jej bronić, ale przynajmniej dowiedzieliśmy się, co się stało ze skarbem. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki jeszcze raz. Zapraszam na kolejny odcinek. Jak odcinek się podobał, dajcie lajka, napiszcie coś w komentarzach. Życzę miłego dzionka. Trzymajcie się. Cześć.